No to dlaczego niebo nazywamy wiecznością? Ponieważ wieczność to cecha Boga i oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, że Bóg istnieje zawsze, czyli bez końca, dlatego niebo także będzie wieczne, czyli nigdy to szczęście się nie skończy. Po drugie, że Bóg jest Bogiem życia, czyli ruchu, dynamizmu, a nie nudy, bo sam Jezus powiedział o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Dlatego w niebie będzie ciągły ruch, a nie stagnacja. Dlatego takiego nieba, czyli wiecznego życia, nie trzeba się bać, bo będzie ono dla nas ciągłą niespodzianką. Dlatego proponuję Wam następujące ćwiczenie. Przypomnijcie sobie różne prezenty, te najbardziej niespodziewane, jakie otrzymaliście w swoim życiu, i przypomnijcie sobie Waszą reakcję, Wasze szczęście. No i pomyślcie, że w niebie będzie nieskończenie więcej takiego wiecznego szczęścia, czyli wieczności, czyli życia wiecznego. A za tydzień o tym, dlaczego niebo nazywamy rajem. Do zobaczenia.